Teraz jesteś bardziej naturalna, jak sądzisz? Tak, jestem bardzo naturalna. Ja zawsze byłam naturalna. Robusia, zawsze byłam naturalna. Ja właśnie przez to, że nie byłam taka, nie wiem o czym teraz myślisz, ale ja mówię w ogóle ogólnie o takim byciu, wiesz, o moim charakterze, że jestem taka w ogóle naturalna, bezpośrednia. Ze mną, wiesz, się łatwo generalnie pracuje. Ale wiesz, wygląd też masz teraz, myślę, że bardziej naturalny. No tak, już wiesz, nie mam zamiaru inwestować, że tak powiem, jeżeli chodzi o poprawę twarzy czy ciała. Ja to zawsze powtarzałam. Czyli po prostu czujesz się bardziej naturalna, czujesz się sexy, jesteś mamą, twoje życie się zmieniło. Czuję się bardziej naturalna, wiesz co, są ludzie, którzy mnie kochają, których ja kocham, mam dla kogo żyć, jest moja córka. Nie myślę, wiesz, już o tym, żeby coś poprawiać, aczkolwiek ja zawsze to powtarzałam, że jak będzie taka potrzeba, dlaczego nie? Przecież tyle ludzi z tego korzysta, z tej medycyny estetycznej. Dlaczego nie poprawić czegoś na lepsze, prawda? Ale na dzień dzisiejszy już tego nie potrzebuję, ale nie odmawiam. Na pewno przyjdzie taki moment, żeby tego potrzebować. Ja nie jestem anty. Tak, żeby nie myśleć, że ja urodziłam dzieciaka i nagle wszystko się zmieniło. Bo niby dlaczego tego nie korzystać, skoro medycyna daje takie piękne, różne zabiegi kosmetyczne i naprawdę rzeczywiście kobieta może poczuć się pięknie i wyglądać pięknie, bo przecież widzi się to też na co dzień. To dlaczego z tego nie skorzystać? Natomiast na dzień dzisiejszy nie robię tego od 2 albo nawet 3 lat. Mówimy na przykład o ustach czy tam, bo botoksu nigdy nie używam. Jeszcze uważam, że nie jest czas, natomiast mówię tam o jakimś tam kwasie czy jakichś tak poprawkach. Nie, nic nie robiłam I podsumowując, mimo problemów różnych życiowych nie poddajesz się. Tak, mimo problemów, Romunia, cię uwielbiam, bo jest. Tak, mimo problemów nie poddaję się, walczę. Walczę cały czas, nie jest łatwo, nie jest naprawdę kolorowo, bo nie spodziewałam się tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Natomiast jest takie powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. No ja myślę, że już tyle w życiu przeszłam. Tyle wszystkiego złego, co na mnie spadło, przeżyłam, więc ja myślę, że teraz to, co jest najgorsze w tym momencie w moim życiu, co się dzieje i tak dalej, co na pewno Państwo wiedzą, to nie zabiło mnie i na pewno mnie wzmocni.